Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Znowu tutaj, teraz jesteśmy tutaj ze strony komputera, ponieważ ja wam muszę parę rzeczy jakby powiedzieć i wyjaśnić, bo generalnie ja sobie tutaj teraz film montuję, nie? Taki o, ja wam to muszę tutaj na OBS-ie pokazać. Dajcie mi sekundkę, już scenę zmienię, tylko te sceny mam nieposegregowane, ale... I generalnie tutaj właśnie jestem w programie, nie? I sobie montuję film, bo muszę dużo tych filmów pomontować. I dzisiaj będzie stream taki... Odcinek. Dzisiaj będzie odcinek taki dość dziwny, ponieważ dużo rzeczy się w nim będzie działo, dużo sobie pogramy, pogadamy, porobimy, powlogujemy, zobaczcie sami. I generalnie ja sobie teraz ten film idę domontować, zaraz idę sobie zrobić zupkę i będzie bardzo fajnie, więc oglądajcie film do końca. I no, i jeszcze raz, bo pewnie mieliście już na wstępie ten zaproszenie generalnie do streama, piątek, więc ja też was zapraszam jeszcze teraz z tego momentu. No i w sumie generalnie to będzie git jak obejrzycie ten stream. No, a ja was zapraszam na ten vlog jeszcze raz. Dobra widzowie, mi się robi woda na... Kur... Dobra, Round one. Ale piesek pogłaszczę pieska mojego pięknego, kochanego piesunia lakusia. Laki siad. Łapa. No dobry. Dobry piesio, dobry. Dobra widzowie, mi się robi już woda na zupkę, nie? I ja generalnie sobie siedzę teraz z moim najlepszym przyjacielem i czekajcie sobie, aż zmienię teraz szybciutko przejście, tak żeby było szybkie przejście, i siedzę z Mafikiem na Discordzie, siema Mafik. Hej. No i siedzę sobie, aż go pogłaśnię trochę. No i sobie zagramy zaraz w Timbermana, bo nie mamy co robić. Ja skończyłem właśnie montować filmy, więc muszę je tylko wysłać do pracodawcy i będzie pok. Potem sobie z Mafikiem zagram, a potem sobie pomontuję dla Teamu X, więc w sumie i tak będzie zdupiony dzień. No ale jeszcze się parę rzeczy dzisiaj porobi, to w sumie zaraz zobaczymy. No, a ja sobie teraz tak z Mafikiem siedzę i Mafik, jak ci życie leci? Tak szczerze, jak ci życie leci? Za czasu jest fajnie, za czasu jest źle, ale ogólnie jest dobrze, więc... Mafik jest na kanale, nie? I ja sobie tutaj z nim siedzę i go zaraz troluję. Zobaczymy, w jakim czasie przeknie, jak zdążymy go zrejdżować, bo teraz idziemy na Timbermana sobie zagrać razem. Zobaczę, w jakim czasie uda mi się go zrejdżować, więc zróbmy sobie taki challenge. Tak, spróbuję go w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech gierek i zobaczymy. Tylko nie mówię mu, że nagrywam teraz czy coś, tylko po prostu takie, że se gramy w Timbermana i jest. Więc let's go. No i chuj, a nie let's go. Dlaczego? Bo Mafik ma dzisiaj jakiś wspaniały, super dzień i się nie denerwuje. Magicznie dzień, kiedy się nie denerwuje. I do tego mi nagranie zaczęło ścinać, więc nie mam jak wam pokazać Timbermana, bo to jest pokaz klatek, więc... Przejdźmy do czegoś ciekawszego, czym jest pokaz zupki chińskiej. A, i w ogóle, jeżeli chcecie zobaczyć tą zupkę chińską, to wejdźcie na Instagrama. Tam też jest super zdjęcie. Was kolejnego dnia, moi widzowie drodzy. Jest już niedziela, godzina 20:10. Trochę ten dzień przeleciał bardzo szybko. Ja lubię, jak tak dni po prostu lecą bardzo szybko. I dzisiaj generalnie teraz coś porobimy, coś czego jeszcze nie było na tym filmie. I porobimy sobie testy na prawo jazdy, tak wam powiem coś, bo jutro mam egzamin teoretyczny. Może wam nagram relację, czy zdałem, czy nie, ale to jutro już jak będę tam na miejscu, to wam to nagram. I jak nie zapomnę, to jeszcze wrzucę do tego filmu, więc oglądajcie do końca, bo to jest bardzo ważne. I sobie porobimy właśnie takie fajne testy. Zmienimy sobie tutaj kamerę, tyk. No i jesteśmy sobie tutaj, nie? Here, here.
zbiera i mamy tutaj jeszcze nierozwiązanych pytań łącznie. Ja sobie przerobię jeszcze te wszystkie pytania. Mam tutaj wywyższenie losowe i dajemy sobie, na które się nie została udzielona odpowiedź wszystkie. I sobie teraz porobię te pytania i na koniec sobie zrobimy test. I spróbuję wam uzasadniać odpowiedzi, zobaczymy, czy bym zdał, jakbym teraz zdawał, czy bym nie zdał. I miejmy nadzieję, że jutro zdam. Trzymajcie kciuki, chociaż ten film będzie już po tym, więc zobaczymy, jak to będzie. Generalnie teraz sobie zróbmy tak, nie wiem, tutaj jest 10 takich tych i potem skipnę, po prostu przelecimy sobie. No, se przelecę tak te 600 pytań, ale tutaj troszkę teraz, potem też trochę poza odcinkiem, żeby te was nie zanudzać. Czy sygnał, który daje policjant, to oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek skręcić w prawo? Dajmy sobie to na fulla, tutaj oczywiście jakość jest 4K. Jest gdzieś policjant? O, tu jest policjant. No nie, tutaj to jest takie ewidentne, że tutaj muszę do kontroli drogowej, więc nie. Tak, sygnał, który daje... No właśnie, widzicie, ja jestem kozakiem totalnym. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem prawym... Tak, bo jest zator w ruchu drogowym. Takimi właśnie jak jedziemy i tu się włącza, jak jest taki zator, że wiecie, jedzie pizdziec samochodów, to muszę nas wpuścić. Jak po prostu sobie to płynie, tak o, po prostu samochody jadą bez zatrzymywania, to wtedy nie muszę nas przepuszczać. Więc taki fun fact. W tej sytuacji zbliża się do skrzyżowania równorzędnego, pokażcie mi to. No nie, bo równorzędne to jest takie, gdzie musimy ustąpić osobom z prawej strony tylko. A tutaj nie, to jest po prostu rondo. Na rondzie, jeżeli mamy ten znaczek tutaj, ustąp pierwszy, to ustępujemy osobom, które znajdują się na rondzie, czyli z lewej strony, tak. Więc nie. Dobra, lecimy dalej. Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać? Zobaczmy. No, taki fun fact, że... Uwaga, zgadnijcie. Możemy. Nie wolno po prostu przekraczać dopuszczalnej prędkości w żadnym wypadku. Jeżeli jest to jedynie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, tak, no to wiadomo, więc nie wolno. Tutaj jeszcze możemy na lewy zmienić, tak, możemy tutaj zmienić. Dobra, teraz robimy takiego lekkiego, no bo czekajcie, na wam dam kamerkę, żebym tak ładnie do was mówił. Dajmy lekkiego timelapsa, ja sobie tutaj porobię tak z 200 pytań, coś takiego. Wy macie muzyczkę, reklamki, Instagrama, suba, możecie zostawić łapkę w górę. No i widzimy się za dosłownie max minutę. Zróbcie sobie, nie wiem, napijcie się kawki, coś, odpiszcie na wiadomości na Messengerze, coś takiego. A ja sobie porobię pytanka i zaraz przejdziemy do testu. Dobra, ja teraz już tu do was wróciłem i za sekundkę możemy zacząć test na prawo jazdy. Generalnie dużo pytań mi się nie udawało, ale to przez to, że nie oglądałem filmów do końca. I wiem, że to jest na pewno mój duży błąd i muszę oglądać wszystkie do końca. I tak jutro na pewno będę robił. Też czasami nie doczytanie do końca odpowiedzi, nie przeczytanie ze zrozumieniem, więc to też muszę poprawić do jutra. Zresztą powinienem to dawno poprawić, ale daj Boże, uda się zdać. Więc teraz możemy sobie zrobić bez problemu oficjalny tutaj na tej stronie test na prawo jazdy. Zobaczymy, czy zdamy. Zrobimy jeden. Będę się starał tak argumentować w miarę odpowiedzi swoje i zobaczymy, czy mi to jakoś wyjdzie. Test na prawo jazdy. Jesteście gotowi? Bo ja nie. No. Kocham was. Dajemy sobie to na tryb pełnopionowy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, ponieważ dojeżdżam do przejścia dla pieszych, więc tak, muszę zachować szczególną ostrożność. To jest chyba w miarę wiadome. Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed rowerzystą? Nie, ponieważ tu jest droga równorzędna, czyli osoby z prawej strony mają pierwszeństwo.
Nie mam pierwszeństwa przed rowerzystą. Z tego pasa ruchu dozwolony jest skręt w lewo na skrzyżowaniu. Nie, tutaj prosto jedynie można. Czy na tak oznakowanej drodze możesz jechać samochodem osobą z 100 km na godzinę? Tak, ponieważ jest to droga ekspresowa, a drogą ekspresową można jechać te 100 na godzinę. Zamierzasz jechać na wprost, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? Ja jadę na wprost, a coś tak wolno. Jeżeli się poruszamy taką samą drogą, czyli jakby drogą twardą, no i on skręca, no to nie, bo ja jadę na wprost, więc tutaj nie trzeba. No tutaj widzimy, że źle umożliwili przejazd, więc nie. Nie umożliwili w dobry sposób przejazdu. W tej sytuacji masz pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni. Zobaczmy tutaj na znaki. Nie mam, ponieważ ja mam tą krótszą strzałkę, czyli nie mam. W przedstawionej sytuacji pojazd jadący sprzeciwka ma pierwszeństwo. Zobaczmy to już. Zobaczmy. Tak, ponieważ on tutaj już jest bliżej, więc tak, on ma pierwszeństwo. W tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, jeśli byłoby to związane z gwałtownym hamowaniem. No tutaj jedziemy dość szybko, więc będzie pisk opon i raczej się zbytnio tutaj nie zatrzymamy, więc nie. W tej sytuacji masz sygnalizować, tak zawsze trzeba, nawet jak jest nakaz, to trzeba sygnalizować, że skręcamy. Zgłaszając wypadek drogowy na numer, tak, powinno się udostępnić swoje dane. Masz prawo użyć, bo przed bezpośrednie, tak, przed bezpośrednim bezpieczeństwem możemy oszczędzić. Zamierzasz skręcić w lewo, czy masz, tutaj mam ustąp pierwszeństwa, nie. Nie mamy przed pojazdami z naprzeciwka jadącymi pierwszeństwa. W tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem. Prawo przed tramwajem nie, ponieważ my skręcamy, on jedzie prosto. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Nie, ponieważ ja mam tą ustąp pierwszeństwa, on jest na drodze głównej. W tej sytuacji zawsze nie, ponieważ nie ma tutaj znaku stop, więc tylko musimy się upewnić o możliwości przejazdu. W tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. Tak, zawsze trzeba się upewnić. W tej sytuacji skręcając w lewo masz zawsze pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Zobaczmy, czy mam pierwszeństwo. Tutaj mamy drogę z pierwszeństwem. Nie mam zawsze, bo jakbym ktoś stąd jechał, to muszę mu ustąpić pierwszeństwo. Jakby ktoś jechał z drogi głównej prosto, więc nie. Czy w przedstawionej sytuacji jadąc w lewo za widocznym znakiem opuścisz drogę z pierwszeństwa przejazdu? Zobaczmy tutaj, zobaczmy. Cóż to będzie za znak? Jedziemy tędy. Czy jak skręcę w lewo, czy opuszczę? Nie, ponieważ w lewo tutaj widzimy, że jest droga z pierwszeństwem przejazdu. Nie opuścimy jej. Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę z zachowaniem? Nie, przynajmniej 1 metr, to jest minimum. W której sytuacji pas nie będzie działał właściwie, gdy jest skręcony? Którejś z tych czynności masz samochodem osobowym, no to ciągnąć dzieci na sank. To jest chyba wiadome, bo to jest niebezpieczne. Jak wygląda, że prowadzisz sztuczny oddech i uciśnięcia klatki piersiowej u dzieci? No to do momentu do czynności życiowych, tak, aż zaczną oddychać, nie? To. Jakie dokumenty musi mieć ze sobą? No to pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawniono do używania pojazdu. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 limit, tak. Czy kierując od długości w obszarze zabudowanym, które z minionych czynników powinieneś przede wszystkim uwzględnić, dostosowując podczas jazdy odległość od pojazdu jadącego przed tobą? No raczej rodzaj nawierzchni i warunki panujące na drodze. To jest chyba takie na logikę. Zmniejszonej przyczepności ku dojezdni, bo tutaj jest woda, więc raczej zmniejszona będzie przyczepność. Jaką maksymalną prędkość mogę się tutaj poruszać? 90 km na godzinę, jak najbardziej. Jakie mogą być skutki niezapięcia pasów? Większe obrażenia ciała kierowcy podczas wypadku, to też chyba wiadome. Tak, jak holujemy pojazd, to on musi być no, w miarę sprawny. Przynajmniej tak, a jak nie, no to trzeba na naczepę i idzie. Jakie zachowanie zwiększa tutaj ryzyko wpadnięcia w poślizg? Wiadomo, że nagłe zwiększenie prędkości. I czy zdaliśmy, czy nie zdaliśmy? Zobaczmy, zobaczmy to. Udało się, czy się nie udało? Udało się. Jedna odpowiedź tutaj niepoprawna. A dobra, i widzicie, tutaj jest mój błąd, bo nie przeczytałem, jeżeli holujesz inny samochód. I tutaj jest mój błąd, bo nie przeczytałem tego. Czyli 60 km, tak, zgadza się. Jakbym przeczytał do końca, to bym wiedział, że to jest 60 km, ale nie przeczytałem. Mógłbym obleć przez to, więc czytajmy do końca. Ale się udało. Szczerze jestem dumny. No i zaraz zobaczycie mnie tutaj, czy zdałem. Obstawiajcie, czy zdałem teoretycznie. Za sekundę będziecie mieli mnie z jutra, więc przejdźmy. Albo nie, czekajcie, bo ja tutaj robię takie głupoty na tej kamerze i przejdźmy do jutra. Uwaga, zostawię wam tutaj siebie i zobaczmy, czy zdałem. Testa zdany egzamin 73-74. A tutaj mój kolega wspaniały. No jemu się niestety nie udało, no ale... Uda się w końcu. No. Więc...